Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał tak, że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli jego bliscy, wybrali się, żeby go powstrzymać. Mówiono bowiem, odszedł od zmysłów. Każda plotka jest zawsze raniąca. Kiedy doświadczamy zranienia wywołanego obmową lub szerzącą się wokół nas plotką, możemy mieć pewność, że jest ktoś, kto bardzo dobrze nas rozumie. Rozumie nasz ból i cierpienie. Jezus również doświadczył niesprawiedliwej oceny i obmowy, czego świadectwo znajduje się w dzisiejszej Ewangelii. Czasami do tego stopnia plotka jest krzywdząca, że nawet najbliżsi przychodzą, aby nas powstrzymać. Słyszymy, że również Jezus doświadcza niezrozumienia ze strony najbliższych. Odszedł od zmysłów, mówią o mistrzu z Nazaretu. Przypatrując się życiu Jezusa z oddali, można mieć wrażenie, że jest ono dalekie od semickich standardów społecznych. Nie ma żony ani dzieci. Nie podejmuje pracy zarobkowej, a do tego jeszcze swoich uczniów odwodzi od pracy zawodowej. Marnuje czas na nauczanie i uzdrawianie. Plotka rodzi się zawsze z lęku i braku miłości. Aby zrozumieć Jezusa, aby zrozumieć zachowanie drugiego człowieka, trzeba się do Niego zbliżyć, poznać i pokochać. Im dłużej stoimy w dystansie do innych, wydają nam się wrogami. Pięknie pokazuje to historia świętego Franciszka z Asyżu, który przełamał lęk wobec wojującego islamu i spotkał się z sułtanem Egiptu, Al-Kamilem, aby głosić mu Ewangelię. Owocem tego spotkania jest szacunek muzułmanów wobec świętego Franciszka, który trwa po dzień dzisiejszy. Dzisiejsza dobra nowina wzywa nas do porzucenia lęku wobec innych ludzi i skrócenia dystansu do nich. Starajmy się nikogo nie oceniać i nie potępiać, ale lepiej poznać i nauczyć się kochać każdego, jak to czynił Jezus i wielu świętych naszych braci i sióstr.